Historia filozofii na krótko. Arystoteles, uczeń Platona, założyciel własnej szkoły zwanej Liceum, krytykował platońską teorię idei. Uważał bowiem, że idee nie mogą być przyczyną rzeczy zmysłowych, skoro leżą poza nimi i są wobec nich transcendentne. Badając zaś metafizykę, którą uważał m.in. za naukę o pierwszych przyczynach, zgodnie zresztą z Platonem, uznał, iż istnieją cztery przyczyny stawania się rzeczy, a mianowicie przyczyna formalna, materialna, sprawcza i celowa. Przyczyna formalna to forma lub istota, która nadaje strukturę rzeczom. Na przykład istotą czy też formą człowieka, czyli tym, co decyduje, że mamy do czynienia z człowiekiem, jest dusza rozumna. Materialna przyczyna to po prostu materia, z której rzeczy zostały zrobione. Trzecia z przyczyn to coś, co odpowiada za ruch lub zmianę w rzeczach, a czwarta to przeznaczenie cel do którego i ze względu na który każda rzecz się staje. Drugim obszarem zainteresowań metafizyki, Arystoteles ustanawia byt. Chcąc rozwikłać problem wielości bądź jedności bytu, z którym zmagali się zarówno eleaci, jak i platonicy, Stagiryta podważa zwłaszcza eleackie przekonanie, że byt może być tożsamy tylko sam ze sobą. Jednoznaczność bytu doprowadziła ich do wniosku, że istnieje jeden byt, zatem nie istnieje wielość. Arystoteles mówi więc, że byt nie ma jednego znaczenia, a wiele pierwotnych znaczeń, lecz pozostają one zawsze w relacji do jednej zasady. To tak jakby powiedzieć na przykład, że to, co zdrowe, jest w relacji do zdrowia. Nie jest też byt rodzajem grupującym wszystko to, co jest danego rodzaju, bowiem wówczas istniałaby taka liczba bytów, ile rodzajów. Tak więc byt to coś ponad rodzajowego i choć przejawia się jako wielość różnorodnych rzeczy, to one zawsze pozostają w określonej relacji do czegoś jednego. Zatem czym jest byt według Arystotelesa? Z grubsza biorąc jest substancją z grecka uzija. Czym wobec tego jest arystotelesowska substancja? Na pewno jedną z kategorii bytu, które wyróżnił i to najważniejszą. Ale problem substancji jest o wiele bardziej złożony. Zapytajmy wobec tego jeszcze raz: czym jest byt? I znowu wyróżnia tu Arystoteles cztery jego znaczenia. Po pierwsze, byt jako byt sam w sobie, który w przeciwieństwie do bytu przypadłościowego istnieje ze swojej istoty, a nie ze względu na coś innego. Tu najczęściej przywołuje właśnie substancję, którą, jak wcześniej wspomnieliśmy, uznaje za osnowę jedności bytu. Ale w tym znaczeniu bytu Arystoteles wyróżni wiele innych kategorii. Po drugie, byt jako przypadłość, przypadkowość najlepiej zilustruje to przykład. Kiedy powiemy o jakimś człowieku, że jest muzykalny, to właśnie wskazujemy na byt przypadłościowy, muzykalny człowiek. Ponieważ muzykalność nie jest tym, co definiuje człowieka, a jedynie wskazuje na jego jakąś cechę, którą niekiedy posiada. Po trzecie, byt jako prawda. Jest to byt myślny istniejący jedynie w umyśle, a jego przejawem jest wydawanie sądów prawdziwych. Można go nazwać bytem logicznym. I po czwarte, byt jako możność i akt czyli pewien stan potencjalności i stawania się. To znaczenie bytu odnosi się do trzech poprzednich, a to oznacza, iż zarówno byt przypadłościowy, byt sam w sobie, czy byt logiczny mogą być zarówno w akcie, jak i w możności. Można by zapytać, czy to już koniec rozróżnień, jakie przeprowadza w swych spekulacjach Aristoteles. Dla niecierpliwych mam niestety złą wiadomość to dopiero początek. Historia filozofii na krótko.